Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Enaet, a to kolejny gameplay z gry Amnesia. Zobaczymy, na czym tam stoimy i spróbujemy coś osiągnąć. W każdym razie rozejrzyjmy się. Myślę, że umiejętność powolnego otwierania drzwi by się przydała. Tu mieliśmy dwie ampułki. Jedną chyba zanieśliśmy, więc została nam tylko jedna do znalezienia. Idziemy się rozejrzeć. Czy my tu mamy ampułkę? Ale przypał trochę. No nie wierzę. I co teraz? Dawaj, Daniel, wstawaj. Co tu się stało w ogóle? Aha, drzwi zawalone. Możemy naładować lampy? Nie ma już oliwy, no nie, najgorzej. Nie żeby coś, jak my się teraz mamy stąd wydostać? A, taki myk, dobra. No, wypadł z tym. Daniel, użyj swoich magicznych zdolności. Hopsiasia. Czym to ruszymy w ogóle? Musimy to podsuwać wszystko tutaj, żeby to można było ruszyć, bo to kurde. Taki nie fart, że nam drzwi zawalimy, no. Czy my to możemy jakoś ruszyć? O, super. Magiczne zdolności Daniela. No dawaj, dawaj, no. Jestem upośledzony w tej grze strasznie. To chociaż można było ruszyć. Dobra, można otworzyć te drzwi? A, to jeszcze ruszmy ten kamień. Wiesz, tam nic na mnie nie wyskoczy potem. O. Dziękujemy. Dziwne światło. Skończymy sobie lampę. Wszystko w porządku, dobra. No. Wszystko gładko poszło. Hech. Gdzie są te straszne rzeczy? No nie wierzę, no. Kurde. Au, 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 au. Daniel. Tycia Majdo. Dobra, idziemy do laboratorium. A tam będziemy robić sekretne specyfiki. Pam, pam, pam. Jak tam rybka? Hej, rybcia. A, rybcia się nie odzywa. Dobra, i tam będziemy tutaj przygotowywać wszystko, czyli... Jak to się... Raz... Dwa... No, serio? To jest jakiś żart po prostu. Człowiek sobie grzecznie ampułki wstawia, tu kurde... Schody mu się walą, no. W każdym razie nieważne. Ułap mi się w alchemika trochę. Raz. A, uczyć palnik, dobra. No. Och. Och. Dobra, udało się. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. No, dawaj! O, ho, ho. Buteleczka z kwasem. Mm-hmm.
miodzia. Jak się ładnie świeczki palą. Dobra, to idziemy wykombinować, co my mamy tutaj zrobić. Jesteś taki pośledzony, o, patrzcie tu. To się mogę rozpędzić. Kurde, no prawie. I... Dobra, pośledzone to jest. O! Wow, to było prostsze niż myślałem. Dobra, no to idziemy. Jezu, czy ktoś tu żyga cały czas? To się coraz gorzej robi to wszystko. A nie, tylko nie dotyk. Dobra, na szczęście go nie poraniło. Noż! Ja pier... Nie ufam temu dziadostwu. Pytanie teraz, czy rozwalamy tamte drzwi? Czy może... Gdzie to było? Gdzie to było? Człowiek dawno nie wchodzi, nie pamięta jak tu się... Zadania. Jakiś rozdział jest... A, no to ten. Idziemy do rafinerii. Tadam. Twarde i elastyczne. Użyjemy tego. Au, moje oczy. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Trzeba mi z tym popracować, bo to strasznie w oczy boli. Szczególnie jak się gra po ciemku. Naprawdę, to jest tragiczne. Oj. A, dobra. Okej. Okay. Skoro chcą, żebyśmy się kucali, to pewnie coś... Nie... Marian, czy to ty? To chyba nie będzie już tak miło jak w poprzednich grach, niestety. Próbuję się jakoś przeżyć. Nie wiem, czego ja tu mam, co ja mam tu znaleźć. Robi chyba psycha siada. Tu czysto. Dobra, zamknęliśmy drzwi. Trochę lampy, coś tu mamy ciekawego. O. A nie, to tylko do podniesienia. Co my mamy? O, świeczunia. Świeczunię sobie zapalimy. Popatrzymy się trochę, żeby odzyskać, że tak powiem, sanity. Co to jest? A, to jest musterka życia, dobra. Skończyły nam się. Ciekawe, czy możemy tam wrócić z powrotem i nabrać więcej tego. Hmm.
Zobaczmy, nie ma żadnych zadań, no to super po prostu. Tędy wchodziliśmy? Nie, tędy nie wchodziliśmy. Jak tam moje sanity? Lekki ból głowy. Na kucaka wchodzimy. Ale drzwi no... O, tu coś mamy, bierzemy. O, shit. A nie, to drzwi ktoś nie domknął. Dobra. Kurde. Te przeciągi w tych pomieszczeniach są straszne. Przydałoby się ktoś na tym popracował. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Och. Dziwne mazie. Dobra. Przekonajmy się. Na kucaka. Oj. Ktoś tu narozrabiał. Nie podoba mi się to przejście tutaj, sugerujące, że będziemy z niego korzystać. Tu coś możemy zrobić, aj. Lampa jest pełna, super. Wyświećmy sobie, tu coś jest. Nic. A, czerwone mazie, dobra. To ja tak na odległość sobie zobaczę. Tu w porządku, tu jest jakaś klapa. Właz jest zbyt ciężki, żeby podnieść go rękami. Rękoma. W takim razie... Tu stoją beczki i to mnie też zastanawia. Aha. Tu jest to. A tu jest ten badyl. I żeby ten badyl zdjąć... O, widzę jakieś fajne rzeczy tutaj. Dobra. Ha, wiedziałem. Teraz możemy? O, jak pięknie. Czy się rozejrzyjmy? O. Więcej. Więcej dajcie. Dobra, mi się zaraz lampa skończy. Kurde, korci mi zobaczyć, co z tymi drzwiami jest. Obym tego nie żałował, jak coś. Jest tam coś? Wyszedłem tu po nic. Zawiodłem się. Dobra, to idziemy do dołu. Banzai! O Jezus Maria, no... Nie wierzę w to. Dobra, idziemy. Przypałowo trochę. Dobrze, że się chociaż światło świeci. Gdzie dotarliśmy? Piwnica archiwum. Ja nic nie zrobiłem. To Daniel. Serio?
Serio? Woda? O matko. O, rybka przyszła. Jak słodko. Hej, rybcia. Co tam? W wodzie nic nie ma. Ej, tu są jakieś żarty. Dobra, spróbujmy tam doskoczyć. Coś koło mnie tutaj. Tam się czai. Ups. Kurde, szybkie to dziadostwo. To może być problematyczne. Czy mam się tam dostać gdzieś, czy tam może? A jolo. Ups. Ups. Ha, jesteśmy szybsi od tego dziadostwa. Szybko! Daniel, nie wygłupiaj się. Nie patrz, potworka. A teraz nie mam pojęcia, gdzie powinienem... A, skubaniec próbuje mnie przewidzieć. Skubaniec mały. Czekajcie, on jest tam. A jolo. O, udało się. Holy fuck. Marian. Pierwszą rzeczkę. Co się bije? Przy połowo. Się możemy sam od niego oddalić. Cholera. No nie wierzę, serio? Ale przypał. Poszliśmy tu, a się okazuje, że tu brama jest za ciężka. A, frajer. Łoboś. Mamy mu coś rzucić? Masz, aport. Aj. Tak. Ale nas to grzmotnęło mocno. No serio, to ma takiego hita? No po... To są jakieś jaja. Jeden hit od tego stworzenia i my... Ups. Tam coś jest. Czy tam coś jest? Wow. Poszedł stąd. No to coś mamy ciekawego. To się przyda. Panie, czy ja mogę skakać z książką? Ty skubaniec ze światłem chyba idzie. Opak! Shit, przypałował trochę. Jak nasza lampa pięknie. Szybki wyskok. Ups. No to tutaj musi wskoczyć. Tu musi być coś. O, właśnie. Tego szukaliśmy. Up do góry. Tu coś mamy. Idź tam sobie. O, Biblia.
Tego szukałem. Ojej. Popatrz, ta książeczka idzie. Gdyby to nie mutnęło w nas. Nasza lampa, bo nam się zaraz lampa skończy. Mamy jakieś lampy zapalać tutaj, ale... No serio, on popłynął do przodu. Serio? Chodź tutaj, patrz, co tu jest. Jep. Marian! Serio? O, tym razem nie wolno za mocno. Nie, no kurde, ten potwór nas wykończy. No po prostu... Tylko skupienie się nauczył, żeby... O, poszedł sobie. Dobra. Pam, 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 pam. Nie gadajcie, że znowu zwaliłem. Coś się, że łatwo tego nie przejdę, no. To jest jakaś... Nie, tu już byliśmy. Co my zrobiliśmy w ogóle z tą przykładnią? Tam byliśmy. Dobra, ja już wiem, o co chodzi. Zgubiłem się, fuck. Powiedzcie mi, że życie się odnawia, bo... Tutaj, no... To nie będzie zbyt fajne. A, tak czułem, że to jest... czasówka. Najgorsze, że jest ciemno, nic nie widać. Siet. Dajcie mi jakąś skrzynkę. Jakieś światło bym chciał. Biegniemy do drzwi, które są zamknięte. O cholera. O, jakieś są fajne rzeczy. Ecie pycie, ecie pycie, ecie pycie. Gdzie my mamy iść w ogóle teraz? Sobie wcina, mały. Tu coś... Aha, dobra, widzę już. Aport. No patrz, jaki słodziak. No płyń maleńki, płyń maleńki. No co za skubana kupa zasrana, no. Wypieprzaj mi stąd. I drzeć. Proszę drzeć. Gdzie jest ten? Idź tam, idź tam.
cholera jasna, no. No nie chwycił tego, no. Co ja mam teraz zrobić? Skończyły mi się tutaj. Fuck. Dobra, jolo na ten. Martwe ciało może posłużyć do odwrócenia uwagi. Super. Jak u nas? O, co my tu mamy fajnego? Chcę to, no. Bierz to. Dobra, gdzie my mamy iść? Tam chyba. Dobra. Aport. Reksio, bierzesz to. Yami, yami. Ja jestem upośledzony z tymi przykrętłami tutaj. Dobra, przedostaliśmy się. Noż, kurde. Tunel archiwum jest zamknięty, ola. Mam pana, mi działa coś. A, tak, bo mam dolać do tego. Kurde. Jak go teraz wypędzić stąd? Mamy coś, żeby mu rzucić cokolwiek? Noż! Super gra, naprawdę super gra, świetnie się bawię. Jak wy się bawicie? Bo ja cudownie po prostu. Jakaś rybka mnie dojeżdża cały czas. I nichu ja nie mogę nic z tym zrobić. Weźmiemy sobie rączkę. Ale jest ten. A, o nie, 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 nie gub tego, to jest przydatna rzecz. Nie ma go tutaj? Nie mówcie, że on tam jest zamknięty. A jak się on czuje już kręci, to jest do przodu. Dobra, wyjdźmy z tej lokacji jak najszybciej, bo... No serio? Nie, on będzie tym kręcił, no. Ups! Mariam! Dobra. I co teraz? Pytanie. Józek potrafi drzwi rozwalać. A nie mam żadnego pojęcia, co teraz zrobić tutaj. Może podwiesimy lampę, sobie pójdzie? Idź, Reksio, idź, Reksio. Reksio, idziesz stąd. To coś trzeba zrobić chyba. Albo tam się dostać, tak. Na bank. Albo nie. Żartowałem. Podniosłeś igła. Powiedz, że ta igła to jest do tych drzwi. No kurde. Mam igłę. A tak, uff, dało się. Powiedz, że się uwalniamy od tego rybeńka. Bo to jest po prostu tragedia. Śmierci się nie boimy. Umarliśmy po raz drugi.
Otwieraj i zamykaj. Kurde, nie dało się nic zamknąć. Szypał. Szypał, tam idziemy. Pom. Może go tu spowolni. O kurde, jednak nie. Uczyłem się szybko drzwi otwierać i zamykać. To jest jakiś plus. O nie, lampa mi się skończyła w takim momencie. Szybko. Na to się nie zdobyliśmy. Escape Artist. Pięknie. O Boże. Kurczę, miał być krótszy odcinek. Myślę, że to jest dobry moment, by zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie. Byłoby miło zobaczyć łapkę w górę, jakiś komentarz, a także nowych subskrybentów. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.